Boże Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Drodzy bracia i siostry, pozdrawiamy Was serdecznie, łączących się z nami za pośrednictwem internetu. Przeżywamy dzisiaj przepiękną uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dziękujmy za dar naszej Matki, Matki Niebieskiej, Maryi, i za to, że przyjęła pod swoje serce Boże Słowo, przyjęła Jezusa Chrystusa i dała nam Go na świat, jedynego Pana, Boga i Zbawiciela. Dziękujmy za to, że wykazała tak wiele wiary i prosimy o taki dar wiary, jak Maryja, mimo niepewności, mimo lęku. Tę przeświętą sprawujemy w następujących intencjach. Ksiądz Henryk sprawuje tę przeświętą w intencji wszystkich parafian, dobroczyńców, a także w intencji wszystkich chorych, cierpiących, w intencji służby zdrowia i wszystkich służb, które teraz nad nami czuwają. Ja tę przeświętą sprawuję za zmarłych, świętej pamięci Mirka Jakubowskiego i za świętej pamięci Piotrka zmarłego w Polsce. Przeprośmy za wszystkie nasze grzechy, słabości i każde zaniedbanie dobra. Panie, który dałeś nam Maryję za Matkę, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który wzywasz nas do pokuty i nawrócenia, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który nigdy nie opuszczasz swego ludu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Achaza tymi słowami. Proś dla siebie o znak od Pana Boga Twego, czy to głęboko w otchłani, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział: nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz: słuchajcie więc, dom Dawidów, czyż mam Pan naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także z mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel, albowiem Bóg z nami. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
Czy to wszystko naprawdę się dzieje, czy nam się tylko śni? Nieraz słyszałem, raz się ludzie mówi, to mi się chyba wszystko śni. Pytamy, co przyniesie jutro? Jak to wszystko będzie? Bracia i siostry, naszym zadaniem jest strzec życia, które zostało nam dane. Przede wszystkim życia Bożego, który jest w nas. By tego życia nie utracić, by się stać dzięki łasce wszystkich dzieci Bożych. Dziękujemy Panu Bogu każdego dnia za dar życia. Nie wiem, czy tak cię czynić, ale dziękujcie każdego dnia za dar życia. Mówcie, że jesteście wdzięczni Panu Bogu za dar życia. Ta modlitwa nabiera dzisiaj wielkiego znaczenia. Kiedy bardziej widzimy, jak naprawdę trudnym darem jest życie. Kościół ciągle nam przypomina, ciągle uczy, że życie człowieka jest święte i tego, które ma dwa dni, i tego, kto ma 98 lat. Życie ludzkie święte. I tak będzie Kościół uczył do końca swojej dni. Bo inaczej przez to będzie Kościół Jezusa Chrystusa. Maria nie miała swojej wątpliwości. Ileż ona przeżyła, ile przeżyła, bo nieraz tak bardzo idealizujemy Marię. Idealizujemy. Ona przecież doświadczyła wszystkich trudnych chwil swojego Syna Jezusa. I piękny nawet ruch. Widziała odrzucenie, była pod krzyżem, widziała śmierć swojego Syna. Ona wszystkiego doświadczyła, a my wszyscy jesteśmy dziećmi Maryi, naprawdę jesteśmy tak kochani przez Maryję, jak kochany był przez nią Jezus. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale wszystkie uczucia, które kierowała wcześniej na Jezusa, teraz kieruje na nas. Wszystkie uczucia, nic mniej. Bo jesteśmy jej dzieci. I ona w tym czasie szczególnie jest dla nas matką ludzkich tęsknot, królową pokoju. I tą, która przyjęła pod swoje serce życie. Dzisiaj ogarniajmy naszą modlitwę. Wszystkich dzieci poczęte, by się mogą narodzić. Ogarniajmy wszystkich, którzy pragną życia, a nie mogą mieć. I wreszcie karmimy modlitwą wszystkich, którzy życia nie szanują. Tego najsłabszego. To jest dar Boga. Życie jest święte. I nie wolno na to prosić ręki. Dziękujemy dzisiaj za ten dar Jezusa. Za to, że Maryja dała swojego Syna. Nie rozumiejąc jego rzeczy. Powiedziała Bogu, tak, niech mi się stanie. Ale ona naprawdę jeszcze wiele rzeczy nie rozumiała. Takie niezwykłe w tej scenie jest to, że ten anioł, który przyszedł, mówi do nich w taki niezwykły sposób. On nie robi jak taki standardowy, typowy mężczyzna, kawa na ławę. Przyszedł i powiedział, będziesz matką Syna Bożego. I tyle. On przychodzi prawie komplementem. Błogosławiony jesteś. Pełna łaski. Pan z Tobą. Są komplementy, dlatego ona jest zmieszana. To jest może taka lekcja dla nas, mężczyzn. Jak mam nieraz rozmawiać z innymi, także z kobietami, trochę wyczucia, oczywiście, że mam nieraz trudno z tymi emocjami, uczuciami. Jak to mówi jeden z moich profesorów na uczelni, na kulu, w Lublinie, nieraz w małżeństwie, to jest tak, że ona jest pod napięciem, a on jest pod ziemią. I tak to nieraz jest z uczuciami, emocjami. Trudno na nie wyrażać. Ale może trochę niech ta scena nauczy nas takiej delikatności. No, mężczyzna jest mężczyzną, ale takiego poczucia, też pewnego dobrego podejścia do kobiet, pewnego większego szacunku, troski, czułości, to też jest potrzebne, tego się dziękujemy. Dziękujmy, że jest z nami Maryja. Jak jest Maryja, to wiemy przed Panem. To jest matka ludzkich tęsknot, matka dobrej rady. I ona naprawdę reaguje, wspiera. Jeszcze raz wszystkie uczucia kieruje na nas. Nic mniej. Ona jest bliżej nas, niż nam się wydaje. Niech nie zabraknie teraz modlitwy do Maryi, do naszej Matki. Ona naprawdę wiele pomoże przeżyć. Ona wie, rozumie. Przeszła i ból, i cierpienie, i smutek, i płacz. Może to, co teraz w serce wiele przeżywa, ukrywając to przed innymi. Ale to jest w nas. Dlatego Maryjo, Królowo Pokoju,
wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmę Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwała sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jedno święty powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jedno chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. W dzień zwiastowania Pańskiego, kiedy to Bóg wstąpił na ziemię z miłości do swojego stworzenia, zanieśmy do Niego nasze pokorne modlitwy. Za Kościół Święty, aby odważnie stanął w obronie człowieka od momentu jego poczęcia do chwili śmierci, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za matki oczekujące potomstwa, aby z ufnością Maryi i jej pomocą mogły wypowiedzieć słowa: oto ja, zbawiennica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za osoby potrzebujące wsparcia duchowego i materialnego, aby zawsze ufały Bogu, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nasze rodziny, aby czerpiąc z rodziny Nazaretu, opierały się na wzajemnej miłości i zaufaniu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za zmarłych, aby dzięki prawdziwemu bóstwu i człowieczeństwu Jezusa Chrystusa zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas samych, abyśmy usłusznie dzisiaj usłysząc słowo Boże Pańskie zachowali i rozważali w swoich sercach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Polecamy także te wszystkie intencje, które sprawujemy w Duchu Świętym, te intencje, które macie w swoich sercach, które teraz w ciszy własnych serc wypowiedzcie. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Panie nasz Boże, Ty zesłałeś na świat swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Prosimy Cię, abyś nas, niegodnych tak wielkiej ofiary w dobru i miłości, zachować raczył. Przez Chrystusa, Pana naszego.
naszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, wcielenie Twojego Syna dało początek Kościołowi. Przyjmij Jego dary i spraw, aby w tę uroczystość z radością sprawował eucharystyczne misterium. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami i z Duchem Twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, obchodząc uroczystość zwiastowania Pańskiego. Maryja za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy dzień, w którym Twój Syn jednorodzony przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie.
Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Przeczystym Oblubieńcem, ze świętymi apostołami Piotrem, Pawłem i Janem, świętym Wojciechem, świętym Stanisławem, świętym Maksymilianem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Thank you.
błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Módlmy się. Boże, przez ten sakrament otwierdź w naszych sercach prawdziwą wiarę, abyśmy wyznając, że Syn Maryi Dziewicy jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, mocą Jego zmartwychwstania mogli dojść do wiekuistej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Przypomina nam także i po raz kolejny na nowo uświadamia, że Jezus Chrystus, który jest jedynym Panem, Bogiem i Zbawicielem, poza Nim nie ma innego Zbawiciela świata, nie było, nie ma i nie będzie, jest nie tylko prawdziwym Bogiem, ale także prawdziwym człowiekiem. Przeszedł ludzką drogę, drogę ludzkiego życia. Dlatego rozumie nasze różne troski, smutki, zmartwienia, to wszystko, co przeżywamy. Teraz także Bóg jest z nami, Jezus jest z nami. Przyjdzie, moi drodzy, taka pokusa, którą będzie nam zły duch podpowiadał. Boga nie ma z tobą, to wszystko wina Boga. Zły duch chce, byśmy oskarżali Boga. Nie rób tego. Dziękuj Bogu i uwielbiaj Go. Zachowaj wiarę do końca i jedność z Jezusem. Będą różne myśli w nas. I w rodzinach, w domach, to co powiedziałem, że w uczuciach, emocjach może być tak, że jedno będzie pod napięciem, a drugie uziemione. Będą różne napięcia, ale starajmy się o taką ludzką życzliwość, dobre słowo, a czasami może trzeba się zwyczajnie ugryźć w język, żeby nie powiedzieć jednego słowa czy zdania za dużo. I tego i sobie, i wam wszystkim z całego serca życzę.
Zawierzmy ten czas, te dni Maryi, Matce ludzkich tęsknot, Królowej pokoju, Matce niezawodnej nadziei. Powierzmy i Stany, i Polskę. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielna, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nam zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczka nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.